Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nas jest trochę więcej niż zwykle. Brat Bolesław rozpoczął od takiego bardzo ważnego słowa, jakim jest miłość. Hymn o miłości z listu do Koryntian. I tak naprawdę, jeśli nie mamy miłości, tej Bożej miłości, nie ma w nas, nie pozwalamy jej się rozwijać, to tak naprawdę trudno, żebyśmy żyli duchowo, wzrastali duchowo i usługiwali, tak jak Bóg by tego chciał. Rozmawiamy, studiujemy list do Galacjan, nazwany Wielką Kartą Wolności. I jest to może dla niektórych szokujące, kiedy czytają ten list, bo Paweł tutaj odchodzi od i mówi wyraźnie, że jeżeli ktoś próbuje zbudować pewność swojego zbawienia w oparciu o zakon, o przykazania zakonu, to poniesie totalną porażkę. Taki człowiek, który w ten sposób próbuje żyć, naśladować Boga, stara się swoimi wysiłkami wypełnić wszystko to, co jest tam napisane, po prostu nie da rady tego uczynić, znajduje się pod Bożym gniewem, nie zyska przychylności w oczach Boga. Zdumiewające, prawda, bo jeżeli człowiek coś robi i chciałby się Bogu podobać, to powinno to się spotkać z jakimś pozytywną reakcją, a jednak jeżeli człowiek próbuje, pomijając łaskę objawioną w Jezusie Chrystusie, w tym dziele Golgoty, nie jest w stanie i nie jest w stanie wypełnić zakonu. Jakub pisze tak, że jeśli złamiesz jedno przykazanie, pamiętacie, ile ich jest tych przykazań w zakonie? Ktoś pamięta? 613 przykazań. 613. 365 jest nie będziesz. Na każdy dzień mamy jakieś, czy mieliśmy, ludzie mieli, prawda? Ale Jakub pisze, jeśli złamiesz, czy przekroczysz jedno przykazanie, jesteś winien złamania całego prawa, tak jakbyś wszystkie 613. I ktoś tak pięknie to zobrazował, że zakon to są jak perły zawieszone na szyi albo korale zawieszone na szyi. Wystarczy, że przerwiesz jeden, to wszystkie się rozsypią. Jesteś winien rozsypania się wszystkiego. A więc nie można, Paweł mówi, nie może człowiek wypełnić zakonu. Jeżeli człowiek szuka w zakonie usprawiedliwienia, po prostu gotuje sobie gniew Boży w dniu sądu. Z drugiej strony, kiedy czytamy ten list, bo jak powiedzieliśmy, apostoł Paweł pisze, że w drugim rozdziale, w 16 wierszu, że usprawiedliwienie jest przez zaufanie Chrystusowi. Więcej, apostoł Paweł mówi, że kiedy stałeś się nowym stworzeniem, masz Ducha Bożego i teraz Duch Boży powinien nas prowadzić w naszej społeczności z Bogiem. I kiedy mówimy, że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, nie przez zakon, ani uczynki zakonu, czy w ogóle uczynki, to ludzie mówią, no zaraz, to znaczy, jak to życie tego chrześcijanina teraz będzie wyglądać? I powiedzieliśmy, że ludzie nie rozumieją, co to znaczy żywa wiara, o którą Bogu chodzi. To właśnie ta żywa wiara, która prowadzi nas do bliskiej relacji z Chrystusem, do społeczności, ta żywa wiara i Duch Boży, który jest w nas, pouczają nas, wskazują nam na to, co Bogu się podoba i co Bogu się nie podoba. Jest niemożliwą rzeczą trwać w wierze, zaufaniu Bogu i zarazem żyć bezbożnie. Jedno wyklucza drugie. Możemy powiedzieć tak, że wiara
równa się zaufanie, równa się posłuszeństwo Bogu, Bożemu Słowu. Nie można tego rozdzielić i w liście do Hebrajczyków autor wyraźnie stawia równość między wiarą a posłuszeństwem Bogu. Jeżeli właściwie biblijnie rozumiemy wiarę, to musimy postawić ten znak równości między wiarą, zaufaniem i posłuszeństwem. I apostoł Paweł jest oburzony. Wiecie, tutaj przechodziliśmy przez ten cały list. Kwestionują jego apostolstwo. Różne niewłaściwe rzeczy starają się ci fałszywi nauczyciele tutaj przekazać, ale apostoł Paweł stoi mocno na gruncie Ewangelii i na gruncie usprawiedliwienia, które jest z łaski przez wiarę. I w 5 rozdziale, zakończyliśmy tydzień temu, mówiłem, że Chrystus wyzwolił nas i Chrystus nie tylko wyzwolił, ale wzywa nas, abyśmy chodzili w tej wolności, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Ta wolność jest nam darowana z łaski Bożej. Drodzy, człowiek wierzący, to jest człowiek, o którym Paweł wyraźnie pisze w tym liście, to jest człowiek, który jest zrodzony z Ducha Bożego, został napojony Duchem Bożym, został wraz z Chrystusem jego stary człowiek, a on też tutaj mówi w 6 rozdziale, ten stary człowiek i ta cielesność została ukrzyżowana wraz z Chrystusem. Nazwani zostaliśmy synami Bożymi, powiem, dodam, córkami Bożymi przez wiarę w Chrystusa. Przez chrzest wiary przyoblekliśmy się w Chrystusa, bo między innymi to chrzest wyraża. Staliśmy się dziećmi, potomstwem obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi w swoim potomku, którym jest Jezus Chrystus. A więc doświadczyliśmy tego wszystkiego, tej łaski, usynowienia, usprawiedliwienia. Dokonało się tylko to w jeden sposób, przez zaufanie Chrystusowi. Po prostu przez zaufanie. Wiecie, to jest zdumiewające, ale grzesznik musi zrobić podstawowe rzeczy. Nie mówimy grzesznikowi, ty zanim przyjdziesz do Boga, to musisz się poprawić. To nic nie da, on się nie poprawi. Grzesznik musi przyjść takim, jakim jest, do Boga, aby Bóg oczyścił go i dał mu nowe serce, żeby swoje prawa wypisał w jego sercu i na jego umyśle. Inaczej musi przyjść, to co Słowo Boże mówi, pokutować, wyznać swój grzech i poprosić, aby Jezus zajął pierwsze miejsce w jego życiu. To jest nawrócenie. Później się powinien dać ochrzcić. I właściwie później, dopiero kiedy staje się częścią Kościoła, to wzywamy go do uświęconego życia. Ten, który znalazł się już w środku w Bożym Królestwie, wezwany jest teraz do chodzenia według Ducha, a nie według ciała. Nie według... Tutaj apostoł Paweł, chciałbym, żebyśmy byli świadomi, że chociaż czasami zdarza się, że Paweł zamiennie używa dwóch pojęć na określenie ciała, soma i sarx, ale najczęściej soma to jest to, jak ty i ja wyglądamy dzisiaj. To jest nasze soma, nasze ciało. Paweł, kiedy używa, najczęściej, kiedy używa innego określenia, jakim jest sarx, które tłumaczone jest tak samo ciało, ale Paweł tym sarx określa cielesność, zmysłowość. Ta cielesność, która objawia się pożądaniem rzeczy, tych niewłaściwych rzeczy. To jest ta cielesność. Twoje i moje soma, nasze ciała, właśnie soma, są świątynią Ducha Świętego. Kiedy Paweł pisze, czy nie wiecie, że członkami ciała Chrystusa jesteście, używa tego soma,
Ty i ja jesteśmy członkami ciała Jezusa Chrystusa, więc nie mogę swoim ciałem, soma, robić, co mi się żywnie podoba, bo jestem, należę do Chrystusa, jestem częścią Jezusa Chrystusa. Jest wielka tajemnica, bo tak to Pismo Święte nazywa. I ty, Paweł, pisze w 5 i 6 rozdziale listu do Galacjan, że nie możemy już dalej działać, żyć według sarks, według tej cielesnej, starej natury, bo ona została ukrzyżowana. Człowiek Boży, dziecko Boże, może żyć inaczej. Gdybyś nie był nowonarodzony, nie masz możliwości żyć według ducha, czy też duchem, czy postępować inaczej. Nie masz mocy do tego. Ale kiedy stałeś się Bożym dzieckiem, to znaczy, że Bóg dał tobie i mnie swojego ducha, przez to dał tobie i mnie nie tylko nowe życie, ale to nowe życie daje nam moc do tego, aby nie grzeszyć. Dlatego Paweł pisze w tym liście, że Chrystus nas wyzwolił i wzywa nas w 13 wierszu dalej, w 5 rozdziału, do wolności zostaliście powołani. Do jakiej wolności? Jak już powiedziałem, definicja, każdy sobie może różnie zdefiniować wolność, ale według Bożego Słowa prawdziwa wolność to jest wolność od grzechu. Możesz nie grzeszyć. Jako grzesznik nieodrodzony nie możesz, ale jako Boże dziecko możesz nie grzeszyć. I więcej, jesteśmy wezwani do tego, abyśmy nie grzeszyli. Dziateczki, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Pamiętacie, kto tak napisał? Apostoł Jan. 2 rozdział, wiersz 1. Dziateczki, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Tak więc jest to wolność od grzechu, wolność od mojego ja, od mojej samowoli. Do tej pory robiłem, co chciałem. Nie pytałem Boga o wolę, Jego słowo, Jego plan dla mojego życia, ale wolność, którą mam w Chrystusie, jest wolnością do tego, że mogę zacząć żyć według Jego woli, według Jego planów. A więc jest to wolność od nieposłuszeństwa Bogu do posłuszeństwa. Mam moc. Jest to wolność od mocy diabła do życia w mocy ducha. Przedtem byłem niewolnikiem diabła, niewolnikiem grzechu, ale w Chrystusie Jezusie zostałem uwolniony od mocy grzechu, od mocy diabła, od mocy cielesności, ale też zostaliśmy uwolnieni od mocy zakonu. W drugim liście do Koryntian, bodajże w 4 rozdziale, apostoł Paweł wręcz nazywa to: służba według zakonu była służbą ku śmierci. Nie przynosiło życia. I Paweł wyjaśnia, i mówiliśmy o tym, nie będę powtarzał, do czego, jaka była rola, zadanie zakonu w starym przymierzu. Tak więc jesteśmy wezwani do tego, do wolności, 13 wiersz 5 rozdziału, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie cielesności, temu sarks. I do tego jest wezwany każdy, który narodził się z ducha. Masz możliwość żyć według ciała, masz możliwość żyć duchem. Tylko jest jeden wielki problem. Żyjąc według ciała, według cielesności, nadal ulegając cielesnym złym skłonnościom w swoim życiu, tak naprawdę Słowo Boże mówi, umrzesz, duchowo umrzesz. List do Rzymian, 8 rozdział, także o tym mówi, że ci, którzy żyją według ciała, umrą. Czyli mamy chrześcijanina, który idzie jakby pograni. Chodzenie w duchu to jest takie chodzenie, wiemy wszyscy, co to jest grania, chodzimy po górach, idziemy szczytem, ale z jednej strony jest przepaść i z drugiej strony jest przepaść. Z jednej strony Bóg wyzwolił nas od zakonu, którego nie mogliśmy spełnić
I gniew Boży jest nad tymi, którzy próbują poprzez uczynki zakonu się usprawiedliwić. A z drugiej strony, ktoś tak ładnie to nazwał, są mokradła cielesności. To jest ta druga przepaść. Masz możliwość iść szczytem. Trzeba być uważnym i czujnym, aby trzymać się Bożej drogi, chodząc duchem, według ducha. Bo ja tak będę mówił według, bo tak niektóre tłumaczenia, tekst grecki dosłownie mówi chodząc duchem. Nie według cielesności. Bo znowu ta druga strona nie jest żadnym przyzwoleniem dla tego, który idzie według ducha, nie ma żadnego przyzwolenia do ulegania grzesznym, cielesnym żądzom i pragnieniom. To są takie bagno, mokradła, gdzie jak tam wejdziesz, trudno się stamtąd wygrzebać. Jak wdepniesz, jeśli się szybko nie podniesiesz z tego, albo nie pozwolisz się podnieść, to będziesz... Wiecie, jak jest w bagnie, czy w takim mokradle? Im bardziej się szarpiesz, prawda? Im bardziej potrzebujesz pomocy, ale też masz możliwość, Bóg daje ci moc i siłę, żebyś mógł się z tego wydostać, ale nie wolno ci tam pozostać. Dlatego Paweł mówi, nie pobłażajcie ciału, czyli nie dawajcie powodu dla swojej cielesności do jej działania w waszym życiu. Nie dawajcie jej okazji. Inaczej mówiąc, unikajmy sytuacji, okazji, które będą wzbudzać te pragnienia, te złe pragnienia naszej cielesności. Dlatego jest takie wyjście tutaj. Nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Słuszcie, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj jest taki, jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie. Zobaczcie, między wierzącymi mogą być bardzo cielesne reakcje, które tak naprawdę, jeżeli to nie zostanie przerwane, to doprowadzi do duchowej, do ugrzęźnięcia tam. I będzie coraz trudniej. A więc będziesz okazywał miłość bliźniemu swemu. Będziesz, dlatego że jesteś, chodzisz według ducha, to jest duch Bożej miłości, masz okazywać miłość. I dalej tam jest tak napisane, tylko tym, którzy ciebie miłują i okazują ci miłość. Tak jest napisane? Nie, tak właśnie nie jest napisane. Bo to słowo miłość, o którym dzisiaj na początku Bolesław czytał, agapeo, odnosi się nie do moich uczuć, nie do moich emocji. Tak, to jest taka ta romantyczna, to zakochanie jest bardzo powierzchowne, ale to nie jest miłość, o której mówi Biblia. Miłość jest decyzją. Decyzją jest, odnosi się do twojej i mojej woli. To dlatego Jezus mówi, będziesz miłował nie tylko przyjaciół, ale nieprzyjaciół. Czyli będziesz okazywał im dobroć. Za zło będziesz odpłacał dobrem. Bóg chce, żeby taka miłość była w tobie i we mnie. I dopiero po tym będą ludzie mogli poznać. Amen? No bo co to jest za miłość we mnie, w tobie, jeżeli jestem miły dla tych, którzy są dla mnie mili? Wtedy dopiero okazuje się, czy żyję według ducha, czy ciała, czy cielesności, kiedy zostawiam moje emocje, odkładam i modlę się Duchu Boży, Duchu Święty. Wiecie, ostatnio modliłem się, Duchu Święty, pomóż mi poddać moją wolę twojej woli. Czasami jest w nas coś, co się nie chce Bogu poddać. Ale wierzę jedno, że Bóg dał tobie i mnie moc,
moc i daje nam moc. Łaska jest udzieleniem nam Bożej mocy do tego, abyśmy mogli miłować tych, którzy nas nie miłują, abyśmy mogli błogosławić tych, którzy nas nie błogosławią. Amen? Bo jakaż to jest za... Jak to tam pisze Mateusz, bo to dajże w kazaniu na górze. Cóż to jest, kiedy miłujesz tylko tych, którzy ciebie miłują? Poganie też tak czynią. Nie różnisz się niczym, nie różnimy się niczym. Nie jest to łatwe, powiem wam. I mogę tak powiedzieć, bo różne rzeczy człowiek doświadczył w swoim życiu. Kiedy tych, którzy cię oczerniają, szkalują, robią różne rzeczy, a ty stajesz i mówisz, Boże, ja ich błogosławię. Ja nie chcę w moim sercu chować złości, nienawiści czy urazy. Wtedy przełamujesz tego ducha cielesności, tego, co diabeł próbuje, żebyś reagował tak jak nieodrodzony człowiek, albo żebyś reagował w cielesności, a nie według ducha. Chodźcie według ducha, duchem postępujcie i nie będziecie pobłażać cielesnym żądzą. I te cielesne żądze, to nie myślmy, że to jest tylko cielesne w tym znaczeniu, że tam chodzi o cudzołóstwo, wszeteczeństwo, wyuzdanie i tak dalej, bo apostoł Paweł w tym liście do Galacjan mówi, że jawne są uczynki tego sarx, z tej cielesności. I tam nagle widzimy nie tylko te wielkie, grube, że tak powiem, czy bałwochwalstwo, czary, ale tam jest wrogość, tam jest spór, tam jest zazdrość, tam jest gniew, tam są knowania. Wiecie, tu chodzi o takie judzenie jeden na drugiego. Mówisz coś, żeby wzbudzić w drugim niechęć do tego, odnośnie którego mówisz, żeby wzbudzić w sercu drugiego jakąś niechęć, jakąś nieufność i tak dalej, i tak dalej. To jest podjudzanie. Knowania. Tamto słowo do tego knowania. Właśnie, odszczepieństwo i tak dalej. Paweł mówi, jeśli tak będziecie żyć, jeśli nie będziecie się trzymać tej grani chodzenia w duchu, mówicie, ja wygrzebałem się z tego legalizmu. Chociaż powiem, że wielu, my mamy ciągle problem z tym zakonem w tym znaczeniu legalizm, bo mówimy, nie wolno, każdy układa sobie taką swoją listę, jak chrześcijanin powinien postępować, jak nie. Ja pomijam prawdę Bożego Słowa, ale dokładamy, prawda, przykazania jakieś tam, prawda, szczególne, które sobie wymyślimy. Ja tak gdzieś wyczytałem, ktoś mówił, że w jego czasach grzechem było w niedzielę jeździć rowerem. No ale gdzie o tym jest mowa? Prawda? No, różne rzeczy ludzie wymyślają. No jak jesteś w budynku zborowym, to nie wolno gwizdać, bo to przywołuje diabła. No ale ja nie wiem, ale Pan Bóg, jak czytam w Izajaszu, zagwizdał na muchę, nie? Wiecie, ludzie mają takie i tak tworzą taki swój kokon świętości. Jak tego, bracie, siostro, nie będziesz robić, no to zysk. A Bóg mówi, nie, 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 jesteś wolny. Wolny, wolny do służenia Bogu, do chodzenia w duchu. Jeżeli jeden czegoś nie je, to nie może tobie narzucić, że ty też nie możesz tego jeść. Jesteś wolny. Wiecie, legaliści, ktoś powiedział, mają zaciśnięte usta i surowe twarze. To czy są, wiecie, jak już tak nie zadziałasz, jak goń, to jesteś skończony. To gdzie ty się do nieba wybierasz? Różne ludzie rzeczy wymyślają, ale nie Bóg uwolnił nas od tego, ale też uwolnił nas od tych mokradeł cielesności. Wiecie, albo jedno, albo drugie. Ja nie mówię, że to są łatwe rzeczy. Ja myślę, że to jest bardzo trudne. Niby wydaje się proste, ale coś musimy robić, rozprawiać się
z tymi różnymi cielesnymi zachowaniami, reakcjami ze względu na naszą duchową dojrzałość. Jeśli chcę wzrastać, jeśli chcę doświadczać łaski więcej, łaskę za łaską, z mocy w moc, to ja muszę nauczyć się chodzić według ducha. A więc służ w miłości, nie dla oczu. Ugnijmy się jeden przed drugim. Jako słudzy nie drwijmy, czy też nie ośmieszajmy, nie próbujmy w jakikolwiek sposób źle traktować drugą osobę. Tu Paweł w tym liście mówi, nie, w wierszu 26, 5 rozdziału, nie bądźcie chciwi próżnej chwały jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Czyli nie bądźcie tacy butni, wyzywający swoją postawą wobec drugich. Nie, tak nie postępuje ten, który ma żyć według ducha. To nie jest chodzenie w miłości. A więc mam postępować w duchu. Dwa słowa tu są użyte na postępowanie. Postępowanie według ducha, czyli takie, które Bogu się podoba. Mówiąc zaś według ducha, 16 wiersz, postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. To jest jakby powtórka z 13 wiersza, wiersz 16. I w tym 16 wierszu tutaj jest użyte takie ciekawe słowo, które oznacza przechadzanie się. Spacerowanie. I odnoszę to do tego, że jeżeli człowiek Boży, człowiek wierzący ma postępować, to są jakby dwa rodzaje tego postępowania w duchu. Po pierwsze, ten pierwszy rodzaj dotyczy mojego osobistego chodzenia z Panem. Wiecie, kiedy nie jestem w zgromadzeniu, czy w ogóle, no bo to, jaki ja jestem na co dzień, to i tak się będzie odbijać w kościele. Albo inaczej, mogę ukryć wiele rzeczy, ale duchowo to ma wpływ na kościół. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Każda, to co ja przeżywam z Bogiem, dobrego i złego, albo może ja z Bogiem złe nie mogę przeżywać, prawda, czy ty. Chodzi o moje życie, moją postawę, jeżeli jest niewłaściwa, nawet będę to próbował ukryć, to i tak ja to wniosę do zboru. Bo jesteśmy połączeni duchowo tutaj. I apostoł Paweł w tym liście do Galacjan, kiedy mówi o chodzeniu w duchu, rozdziela to właśnie na takie chodzenie i zwraca uwagę, że mamy chodzić, postępować w tym 16 wierszu i tam używa słowa spacerować, przechadzać się. Tak jak filozofowie przechadzali się w portykach, rozmawiali, tak delektowali się wiedzą, nauką. Chodzi o takie... I od razu taki obraz mi się przypomniał. To jest takie właśnie moje, twoje osobiste chodzenie z Bogiem, które pozwoli mi, że jeśli będę tak według ducha i w duchu postępował osobiście w różnych moich, nikt mnie nie widzi, postępowaniach i zachowaniach, to nie będę pobłażał sam sobie. Nie będę pobłażał sam swojej cielesności. Ja będę na to reagował w Boży sposób, szukając u Boga siły i mocy do przezwyciężenia tego, co jest z ciała. Pamiętacie, o takim człowieku jest napisane i chodził z Bogiem.
I nie było go później, bo zabrał go Bóg. Pamiętacie? Henoch. O Noem chyba też jest powiedziane, że chodził z Bogiem. Ale chodzi mi tutaj o Henoch. Chodził z Bogiem. Popatrzcie, i zabrał go Bóg. I przychodzi, Pan przyjdzie, jeśli nie chodzę z Nim na co dzień, w moim codziennym życiu, w pracy, w szkole, w domu, jeśli nie chodzę z Nim, to mogę zostać. Mogę ponieść ogromną porażkę. Tak więc muszę postępować w duchu wszędzie, gdzie jestem. Ale to słowo postępować też odnosi się do naszych relacji, do Kościoła. Tu czytamy w 25 wierszu 5 rozdziału, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. I tu jest ta mowa, jeśli jeden, jesteście chciwi próżnej chwały, drażnicie jeden drugiego, jesteście zazdrości, to są te relacje, prawda? A więc pisze tak, jeśli według ducha żyjemy, tak mówisz, że jesteś duchowy, żyjesz, to według ducha i duchem postępuj. I tu Paweł używa innego słowa na postępowanie. To nie jest już takie moje osobiste, ale używa tutaj ciekawego słowa, które jest słowem, które dosłownie znaczy postępujmy idąc w szeregu. Trzymając szereg, kiedy już nie dotyczy tylko to mojego osobistego chodzenia, ale chodzę razem. Chrześcijanin nigdy nie idzie w pojedynkę, ale idziemy jako Kościół, jako zgromadzenie. I będąc tym zgromadzeniem, mamy właśnie iść równo w szeregu, w pewnym Bożym porządku. To jest chodzenie duchem. Wiecie, duch nie lubi anarchii, Duch Boży. Duch nie lubi anarchii, chaosu, czegoś, co ludziom się tam gdzieś wydaje, że będą... Nie, Bóg wyraźnie określa zasady postępowania w Jego Kościele. Amen? A więc postępuj patrząc na siebie, kiedy jesteś sam. I też to nasze postępowanie, kiedy trzymam szereg wraz z Kościołem. Wiecie, że wielu ludzi nie trzyma szeregu w Kościele. Jedni próbują się wyrwać za bardzo do przodu, prawda, i nie chcą słuchać. Inni zostają w tyle, marudzą, prawda, są maruderami. Ale jest grupa ludzi, która idzie równym krokiem, zdając sobie sprawę, co to znaczy chodzić duchem, według ducha, że jest pewna odpowiedzialność w Kościele, spoczywa na mnie, jako ten, który jest w szeregu, abym się z tego szeregu Bożego nie wyłamywał. Abym słuchał Ducha Bożego, Jego słowa, abym temu był wierny. Wiecie, ludzie potrafią różne rzeczy powymyślać. Przychodzi do mnie jedna osoba, pastorze, ja tam muszę jechać, tam jest prorok i on mi powie. Wiecie, ona chciała na Ukrainę, to wtedy jeszcze wojny nie było, lata temu. Tam jest prorok i on mi powie. A ja mówię, ty tam nie jedź, bo on ci nic więcej nie powie oprócz tego, co tu już Bóg do ciebie mówi. No ale wiecie, to było jak z tymi prorokami, którzy mówili do Elizeusza, pójdziemy poszukać ciała Eliasza. A Elizeusz mówi, nie idźcie. Ale pójdziemy. Mówi, nie idźcie. Ale pójdziemy. No to idźcie. Po trzech dniach wrócili i mówią, nie znaleźliśmy go. No mówiłem wam, nie idźcie. Wiecie, to postępowanie w duchu jest też postępowaniem w Kościele, trzymaniem szeregu. Trzymaniem szeregu. Nie zazdroszcząc, nie będąc żądni pustej chwały, nie drażniąc jeden drugiego. To jest postępowanie w duchu. I dalej Paweł mówi tak, że ci, którzy
pilnują siebie, postępują, przechadzają się, czy chodzą duchem, czyli chodzą też z Bogiem, bo trudno chodzić z Bogiem, Duch Święty by tego nie wytrzymał, chyba, jeżeli zaczynasz schodzić z Bożej drogi. Duch Święty będzie cię chciał zatrzymać, a jeśli ty się upierasz, ale jeśli chodzisz duchem, to pojawi się owoc. Zwróćcie uwagę, tu jest liczba pojedyncza, to jest jeden owoc mający 9 różnych smaków. Nie wiem, czy to jest prawdą, ale jeden z braci napisał coś takiego, że w basenie Morza Śródziemnego jest taki owoc, nazywa się Mysterious Delicious, który jak go ugryziesz za pierwszym razem ma smak pomarańczy. Weźmiesz drugi kęs, smak cytryny. Nie wiem, co dalej. I tu jest mowa, ci jawne są, tak jak jawne są uczynki ciała i cielesności, tak jawny jest owoc ducha. Jedno i drugie nie da się ukryć. Nie potrafimy tego ukryć. Prędzej czy później to widać. To widać po naszym życiu, zachowaniu, mowie, reakcjach. To widać. Czy stajemy się duchowi, czy tkwimy w różnych złych nawykach niewłaściwych cielesności. I źle, jeśli nic z tym nie robimy. Bo możesz żyć według ducha. Każdy z nas może. Owocem zaś ducha jest miłość, taka trzy triady tego owocu. Jeden owoc o różnych smakach. Jest tutaj, Paweł mówi tak, owocem ducha jest miłość, jest radość i jest pokój. Popatrzcie, miłość i radość i pokój powodują, że ty i ja jesteśmy w doskonałej harmonii z Bogiem. Prawda? Jeśli jest w moim sercu miłość i radość i Boży pokój. Wręcz Słowo Boże i Stary Testament i Nowy wzywa nas do tego, abyśmy szukali pokoju, jeśli go nie mamy. Bożego pokoju. Bo Bóg chce, żeby pokój Boży rządził w twoim i w moim umyśle. Żeby chronił twój i mój umysł od strachu, zamieszania, niepokojów, obaw. Ale kiedy chodzisz według ducha, coraz bardziej widać owoc. Owoc ducha, to nie jest twój i mój. Owoc ducha, który zradza ten owoc w twoim i w moim duchu. I tam jest miłość, coraz więcej miłości do Boga, do Kościoła, do ludzi. Tam jest miłość, tam jest radość, która jest naszą siłą. I tam jest Boży pokój, który nas chroni. Ale to jest wynikiem chodzenia duchem. I wtedy Duch Boży wlewa tego, z tego owocu coraz więcej i więcej w twoje i w moje życie. Tak więc mamy tutaj tą relację, tą harmonię z Bogiem. A później Paweł wymienia cierpliwość, uprzejmość, i dobroć. To słowo cierpliwość to jest makrotymia, oznacza też taką wielkoduszność. Wielkoduszność. Uprzejmość i dobroć. I to pokazuje, że ty i ja żyjemy w harmonii z innymi, jeśli mamy ten owoc. Jeżeli to się w nas objawia. I po trzecie, trzecia triada to jest wiara, łagodność i wstrzemięźliwość. To słowo wiara też tłumaczone jest jako wierność, łagodność, która jest tłumaczona też delikatność i wstrzemięźliwość, opanowanie. Dosłownie można powiedzieć, umiesz trzymać się na wodzy. I te trzy ostatnie powodują, że żyjemy w zgodzie z samym sobą.
kiedy jestem wierny, jestem delikatny, łagodny w swojej postawie, zachowaniu, kiedy jestem wstrzemięźliwy, umiem kontrolować sam siebie, różne swoje apetyty, pragnienia. I dopiero wtedy owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój i tak dalej. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało, swoje sarks wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli duchem żyjemy, duchem postępujmy, czyli trzymajmy szereg. Nie bądźmy chciwi i tak dalej. I szósty rozdział zaczyna się tak. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, grzechu, wy, którzy macie ducha, moglibyśmy w tym kontekście powiedzieć, wy, którzy chodzicie duchem, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. To jest ciekawe. Wiecie, gdzieś w człowieku rodzą się różne emocje. Jak widzisz, to czasami byś tak chciał bez tej łagodności. Ale Bóg uczy... Nie, nie, człowiek duchowy, nawet jeżeli napotyka na hardość brata, siostry, na to, że jest nieuprzejmy, na to, że nie chce. Ty staraj się w tej łagodności, którą daje Duch, oddziaływać na Niego. I powiem tak, tylko duchowi, chodzący w Duchu, są w stanie takiego naprawić. I tutaj nie chodzi o to, że oni go napomną. Tu nie jest mowa o napominaniu. Tu jest mowa o naprawianiu. Nie chodzi o to, żeby mu powiedzieć, ty źle robisz. To jest niewłaściwe, co robisz. Nie, to jest za mało. Tu chodzi o coś więcej, bo wy, którzy macie ducha, takiego poprawiajcie. Dosłownie to greckie słowo oznacza przywróćcie go do stanu zdrowia. Tak jak złamana kość jest ustawiona i zrasta się i jest znowu ręka sprawna, czy noga sprawna. Poprawiajcie takiego, bacząc zarazem każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Czyli starając się kogoś poprawić, przywrócić do stanu społeczności z Bogiem, z Kościołem, mam to robić w duchu łagodności, bo to jest owoc. Tu jest właśnie mowa o tej 1/9 owocu ducha. Dosłownie to samo słowo, łagodność. Z drugiej strony, pilnuj siebie, żeby diabeł cię... Wiecie, diabeł będzie, zawsze próbuje tych, którzy mają ducha. Tymi, którzy są cieleśni, on się nie przejmuje. Ale ci, którym zależy na podobaniu się Bogu i chodzeniu według ducha, ci, którzy zabiegają o pełnię ducha, o moc ducha, są na celowniku diabła. Pamiętacie Pana Jezusa? Poszedł nad Jordan, dał się ochrzcić. Kiedy wychodził z wody, Duch Boży spoczął na nim, a później rozpoczął służbę. Tak to było? Co się wydarzyło pomiędzy rozpoczęciem służby, a po wyjściu z wody? Było kuszenie, 40 dni. I zaprowadził go Duch. Jaki Duch? Jaki Duch go zaprowadził na pustynię, aby go kusił diabeł? Aby go, jaki? Boży Duch. Boży Duch. Boży Duch. Ha, czyli ten, który mnie prowadzi, prowadzi mnie w takie miejsca, które często mi się nie będą podobać, ale Bóg poddaje mnie próbie, a w czasie próby diabeł to wykorzystuje, aby mnie kusić. Aby zwrócić się, zaatakować pragnienia mojej cielesności. To są kamienie.
jeśli jesteś Synem Bożym, przecież głodny jesteś, prawie że umierasz z głodu. Dobrze, drodzy, na dzisiaj zakończę. Chodzenie duchem. Dwa różne słowa. Osobiste chodzenie, niezwykle ważne, i chodzenie w tym szeregu ludu Bożego. Według ducha, nie według cielesności. Bóg daje i dał tobie i mnie wszystko, mówi Paweł chyba w liście do Filipian, dał nam wszystko, co jest potrzebne do czego? Do życia i pobożności, do zachowania życia i pobożności. Drodzy, na tym zakończę. Z tego wynika, że będę musiał jeszcze trochę kontynuować. Ale możemy powstać. Przed nami jest położona droga. Bóg kładzie w tym liście przed tobą i przede mną drogę. Czy będę żył według ciała, czy według ducha? Ty i ja wybieramy. Nikt nas do tego nie zmusi. Nikt nas nawet nie przypilnuje. Jeśli sam siebie nie przypilnujesz. Ale konsekwencje są ogromne. Ogromne. Czy trzymam się grani chodzenia w duchu? Czy pozwalam sobie schodzić gdzieś tam na mokradła mojej cielesności? Chciałem się modlić i prosić. Duchu Boży, pomóż mi. Panie, pomóż mi. Ja nie dam rady sam. Nikt z nas nie da rady, ale dlatego, że jesteśmy pod Jego łaską. Jego Duch jest w nas. To jest możliwe. Panie, dziękuję Ci za słowo Twoje. Modlę się i proszę Ciebie, pomóż mi, nauczaj mnie chodzenia według ducha i w duchu. Boże, modlę się, abyśmy byli ludem Twoim, który trzyma się chodzenia duchem. Panie Boże Wszechmogący, który dba o uświęcenie swojego własnego życia. Duchu Święty, mów do nas. Mów do mego serca i do każdego z nas. Panie, dziękuję Ci, że dałeś nam wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy byli tymi, którzy są duchowi, a nie cieleśni. Błogosławię Twoje imię. Pomóż nam, gdziekolwiek jesteśmy, sami w naszych domach, w zborze, postępować duchem, a nie ciałem. Boże, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony. Działaj w naszych sercach przez Ducha Świętego, Panie. Działaj w naszym życiu. Działaj w życiu każdego z nas. Daj nam osiągać zwycięstwo w naszym życiu. Zwycięstwo nad naszą cielesnością. Nad naszym ja, Panie. Egoizmem. O to się modlimy w imieniu Jezusa. I odbieramy w imieniu Jezusa pomoc od Ciebie. Bo wiemy, że o cokolwiek byśmy prosili zgodnie z Twoją wolą, Ty nas słyszysz. A jeśli nas słyszysz, to dajesz nam to, o co prosimy. A wiemy, że to jest zgodne z Twoją wolą, Panie. Udziel nam siły, łaski do chodzenia duchem. Amen.